Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a to jest dobra pamięć. W dzisiejszym odcinku cofnę się trochę, tak myślę, o kilka tygodni myślę, bo właśnie kilka tygodni temu miałem przyjemność rozmawiać na live. Z Darią Muhammad, a Daria jest takim trenerem kreatywności. Prowadzi swoje social media właśnie pod tym kątem. I jak widzicie, mieliśmy live'a: jak skakować mózg podczas nauki. I okazało się, że znalazła się pewna bardzo interesująca persona o imieniu Wadim. I Wadim stworzył kreatywne notatki, właściwie taką kreatywną, tutaj widzicie jedną notatkę z naszego live'a. Okazuje się, że Wadim prowadzi stronę kreatywne notatki.pl i ma właściwie całą taką usługę polegającą na tym, że tworzy takie kreatywne notatki, to co tutaj widzicie, z wielu różnych webinariów, liveów, szkoleń i dzieli się tym. W internetach pokazuje innym osobom, jak można fajnie, efektywnie tworzyć notatki. I chciałem na podstawie tej notatki z naszego live'a przypomnieć Wam o takich filarach, fundamentach tego, jak się można efektywnie dogadywać z naszą pamięcią podczas procesu uczenia się. I taką pierwszą rzeczą, na którą ja zwróciłem uwagę podczas live'a, podczas tej rozmowy i która jest bardzo fundamentalna, bo my popełniamy pewien karygodny błąd. Mianowicie uczymy się z kserówek i uczymy się bezpośrednio ze slajdów naszego wykładowcy, co jest no, karygodne. To jest najgorsza możliwa opcja. Zawsze starajmy się, moi drodzy, robić nasze notatki, żeby ten proces uczenia się zawierał od razu jakieś takie przetwarzanie. My bierzemy coś ze źródła. I zamieniamy to na nasz język w naszym formacie, czyli robimy swoje notatki i najlepiej jeszcze to, co tutaj jest fajnie też pokazane, żebyśmy to przerabiali swoimi słowami, czyli nie bierzemy encyklopedii i nie przepisujemy jeden do jednego naszego tekstu, tak? Tylko przepisujemy, używając już trochę naszych zdrobnień, naszych słów, naszego języka, bo to do naszego mózgu ma trafić ta wiedza. On jest naszym adresatem, a uwierzcie mi, podręczniki nie są pisane, dla indywidualnego rozumowania mózgu, tylko dla całości, dla ogółu, tak? Więc o tym należy pamiętać, jeżeli chodzi o dobre nawyki uczenia się. Także tak, przetwarzamy, analizujemy, angażujemy nasz umysł w proces uczenia się. Warto oczywiście to, o czym ja często mówię, streszczać, streszczać tekst. Ja tak uczciwie powiem, że już na samym streszczaniu właściwie poprzestaję, bo słowa kluczowe są tym, co ja z tekstu potrzebuję, żeby potem wcisnąć go w Pałac Pamięci i z Pałacu Pamięci już go sobie zapamiętuję i przetwarzam dalej. Tymczasem możemy jeszcze pokusić się o takie metody, jak chociażby mapa myśli i metoda Cornela. Mapa myśli, no to oczywiście jakby takie odwzorowanie neurona w postaci tego, że mamy różne gałązki. Jest temat, podtemat, podpodtemat, etc. W, oczywiście w mapach myśli dążymy do kondensowania, do jak największego przetwórstwa też tekstu, żeby z dłuższych fraz robić te jak najkrótsze i analizujemy to wykorzystując, wykorzystując też słowa kluczowe. Jest również metoda Cornela i podczas live'a ten przykład także podałem jako efektywne notowanie, w której możemy wykorzystywać to, że po prostu przetwarzamy nasze notatki z wykładów tak, że u góry piszemy sobie nagłówek, po boku wypisujemy słowa kluczowe, na środku jest już taki pełny opis tak ciągiem napisana nasza, nasza notatka, a pod spodem jeszcze jest podsumowanie. I to też może działać, to też Wam może pomóc. Niemniej, tak jak powiedziałem, Vadim um, na przykład zrobił tutaj super piękną kolorową notatkę. Ja jestem osobą, która stara się w tym wszystkim zauważyć to, na co ja poświęcam czas. I wydaje mi się, że gdybym poświęcał dużo czasu na mapę myśli, na metodę Cornela i na te inne rzeczy, to by mi nie starczyło czasu na dobre pałace pamięci. Więc staram się w moim procesie nauki. Więcej czasu jednak poświęcać na proces dobrego zapamiętywania, aniżeli na to, żeby tworzyć te wszystkie notatki. Nie, nie, oczywiście notat notatka Wadima tak, jest, jest bardzo fajna um, i tak samo jak mapa myśli, tak samo metoda Cornela, jeżeli to Wam działa, to Wam bangla, no to korzystajcie. Najważniejsze, żebyśmy myśleli obrazowo później, gdy sobie na te notatki patrzymy. Pamiętajcie, tak samo jak Nelson Delis w swoich poradach o czytaniu książek uczył, robimy z tekstu Netflixa do naszej głowy, Czyli odtwarzamy to co, to, co jest werbalne w taki sposób, że jest synestezja, łączymy zmysły, wokalizujemy, co jest też bardzo ważne, czyli nie jest tak, że czytamy tekst e, tylko naszymi myślami, ale jest tak, że czytamy tekst i jest XYZ, ABC, o, a nie wiedziałem, że EFGH polega na tym, że bla, 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 bla i czytamy sobie, mówimy, przetwarzamy, sami się pytamy e, o to, co właściwie teraz przeczytaliśmy. To jest bardzo ważna zasada. No i oczywiście nasz pałac pamięci. Moja korowa metoda, jeśli chodzi o zapamiętywanie, pamięć przestrzenna, to jest ten obszar, który ona wykorzystuje rewelacyjnie, i jak się bierze pod lupę sportowców pamięciowych, no to faktycznie oni będąc podczas takich badań pokazują, że właśnie te obszary dają niesamowitą moc, niesamowity potencjał. Uniwersalna metoda, bo nie tylko w jakby w kontekście akademickim trzeba z tego korzystać. Um, polega na tym, że wykorzystujemy nasze ulubione miejsca, typu mieszkanie, typu nasz samochód, typu nasza mapa z gry wideo i umieszczamy w te, tej przestrzeni nasze informacje. Co oczywiście na moim kanale jest dosyć dobrze wytłumaczone w różnych formach, w różnych shotach, nawet w takich dłuższych, dwugodzinnych setach. Więc myślę, że już mnie znacie na tyle, żeby wiedzieć, że ja bardzo tę metodę lubię. Tutaj też jest takie słowo klucz, jak zabawa, i zdecydowanie, jak wdrażacie takie rzeczy, jak tutaj jeszcze wspomniany storytelling, jako taka potencjalna alternatywa dla pałacu pamięci, albo coś, co może z nią współgrać. Tak, jak uczycie się tego typu metodyką, to to się staje zabawą, to się staje przyjemnością, to się staje czymś niezwykle interesującym. I nawet te mało interesujące rzeczy. Poprzez to, że w proces wdrażamy takie mnemotechniki, potrafią być ciekawe, potrafią okazać się czymś, co um, można fajnie zapamiętać, po prostu. To, co tutaj jeszcze bym dodał do tej notatki, jako takie ważne, ważne, bardzo ważne, to to, żebyśmy też pamiętali o powtarzaniu. Powtarzanie poprzez najlepiej testy. I Unikajmy tego, poza tym, że jeszcze są tekserówki, unikajmy tego, żebyśmy ponownie kilkukrotnie czytali jeden i ten sam tekst. Zamiast tego lepiej zrobić sobie quiz, zrobić sobie test. I nawet gdy przy tych pierwszych próbach testu nie odtworzymy jeszcze wszystkiego z pamięci, to nie o to chodzi, żebyśmy się stresowali i napinali, że nam to nie wychodzi, nie pamiętaliśmy, tylko chodzi o to, żeby mózg podejmował próbę wydobycia tej informacji. Piekielnie ważna, Zasada, która może być game w waszym uczeniu się. Zamiast czytania wielokrotnego tego samego kapitu, lepiej zrobić sobie z niego test, nawet po krótkim czasie. I to będzie dużo bardziej efektywna rzecz, aniżeli, um, aniżeli takie wielokrotne czytanie. Także moi drodzy, ja załączę tutaj pod filmem opis, w którym będzie link zarówno do twórczości Wadima zarówno do twórczości Dari I jak macie ochotę trochę pokolorować swoje życie, to myślę, że są to właściwe osoby. Wadim, pięknie ci dziękuję za tę super notatkę, za to świetne podsumowanie tego, o czym z Darią podczas live'a mówiliśmy. No a wam oczywiście dziękuję za obecność, za oglądanie. Mam nadzieję, że również zainteresowała was ta notatka, którą Wadim przygotował. Kreatywnie, znaczy skutecznie, to się często sprawdza. Nasz mózg lubi Taką zabawę, lubi kolory, lubi synestezję, więc starajmy się go zaciekawić, przestańmy go nudzić i mam nadzieję, że kanał Dobra Pamięć również Wam w tym pomoże albo już pomógł. A jeżeli tak jest, to pamiętajcie o słupkach, o łapkach, słupkach czy tak się mówi? O subach <laughs> i komentarzach, bo komentarze są naszą komunikacją, dzięki której ja wiem, czego oczekujecie, czego chcecie i czy treści, których dostarczam, są dla Was. Ciekawe, fajna i użyteczna. To był maciej dobra pamięć. Pozdrowienia. Dobra pamięć.